proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. I tyle zapowiedzi, dobry wieczór Państwu. W 1989 roku powiedziano, że w Polsce skończył się komunizm. W 1991 roku powiedziano, że upadła sowiecka Rosja i skończyła się zimna wojna. Uwierzyliśmy, że na naszych oczach dokonał się upadek komunizmu, wyzwolenie państw uzależnionych od ZSRR i zgodny marsz ku braterstwu i wolności narodów całego świata. Ale poczynając od Polski, do dziś za sznurki pociągają dawni komunistyczni działacze lub ich spadkobiercy. A komunistyczni zbrodniarze nie zostali rozliczeni. W Rosji rządzi od 22 lat oficer KGB, Władimir Putin, który bezkarnie morduje rodaków i obywateli innych państw. A na Dalekim Wschodzie urósł w siłę już nie Związek Sowiecki, ale jeszcze większy komunistyczny reżim z milionowymi obozami koncentracyjnymi. A świat Zachodu udaje, że nic się nie dzieje. Jak udało się tak upaść komunizmowi, żeby się nie poobijał? W co się przemienił? I do czego dziś dąży? I co ma to wspólnego z Janem Pawłem II? W pierwszej połowie XX wieku Kościół katolicki pozostawał mocno antykomunistyczny. Najwyżsi jego hierarchowie szybko jednak wyczuli, kto teraz rozdaje karty w światowej polityce. Podczas II Soboru Watykańskiego zmienili diametralnie watykańską politykę i stosunek do komunizmu. Dzisiejsza nauka społeczna Rzymu to pomieszanie socjalizmu z hasłami kapitalizmu. Na tymże soborze w nawoływaniu do zmiany podejścia wobec komunistów z konfrontacji na tak zwane zdobywanie ich miłością szczególnie wyróżniał się młody kardynał z Polski. Czy była to tylko jego naiwność, czy jednak coś więcej, do dziś pozostaje zagadką. Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć się w czasie i prześledzić życie oraz karierę kardynała Karola Wojtyły, który kilkanaście lat po soborze w 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II.